Rozpędzamy kolejny ekspres studencki. Już za chwilę kolejna porcja informacji z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Eryk Milarski, witam i zapraszam. Studenci pierwszego roku przez pierwszy tydzień studiowania uczestniczą w dniach propedeutycznych. W czwartek, 5 października, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia pielgrzymowała do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Hasłem wydarzenia było motto „Zakochani w życiu”. Dni propedeutyczne od lat wpisują się w działalność naszej uczelni. Tak jak co roku uczestniczyli w nich nowi studenci, by poznać nasze środowisko. Zobaczcie sami. Studenci pierwszego roku przez pierwszy tydzień studiowania uczestniczą w dniach propedeutycznych. Odbyło się spotkanie z władzami uczelni oraz przekazane zostały informacje o regulaminie studiów i stypendiach dla studentów. Wczoraj i dzisiaj mieliśmy takie zajęcia organizacyjne i dowiedzieliśmy się podstawowych rzeczy odnośnie właśnie uczelni, odnośnie stypendiów, odnośnie organizacji zajęć i praktyk tutaj. Na początek poznajemy tak naprawdę, jak funkcjonuje szkoła. Co prawda jestem tutaj dopiero od wczoraj, więc znam tylko takie niektóre rzeczy, ale poznałam już nowych ludzi, władze uczelni, które przedstawiają nam, jak szkoła funkcjonuje, co tutaj będziemy robić, na jakich wartościach będziemy wzrastać. Nowi studenci wypełnili też językowe testy poziomujące. Wieczory przeznaczone były na akademickie spotkania formacyjne. Już po raz 10 odbyła się pielgrzymka do świętego Józefa Kaliskiego. Wzięli w niej udział studenci wraz z wykładowcami oraz absolwentami. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem „Zakochani w życiu”. W czwartek, 5 października, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia pielgrzymowała do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Hasłem wydarzenia było motto „Zakochani w życiu”. Studenci, absolwenci, wykładowcy i przyjaciele uczelni dali świadectwo przed świętym Józefem tego, co znaczy dla nich i jak chronią je na co dzień. To jest świadomość doświadczenia, którego przeżyliśmy w realnym świecie, w naszym życiu, że to jest droga, którą można osiągnąć już tutaj, taki zadatek, powiedzmy, tego życia niebieskiego, na zasadzie tego, że czujemy to szczęście, tą bliskość. Oczywiście w otoczeniu życia sakramentalnego. To jest podstawowa sprawa. Święty Józef to jest orędownik do Stwórcy. Społeczność akademicka WSK SIM po raz 10 u progu roku akademickiego udała się do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Każdy wiózł swoje intencje, ale jedna była wspólna. Szacunek do ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Po nabożeństwie w kaplicy świętego Józefa młodzi ludzie związani z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej podzielili się świadectwem tego, jaką wartość jest dla nich życie, co robią, by to życie chronić. Pierwsza rzecz to modlitwa, ale nie modlitwa w małżeństwie, ale już przed małżeństwem. I to jest taki apel do wszystkich osób, które poszukują wybranki swojego serca bądź właśnie przyszłego męża, aby już dziś, teraz modlić się do świętego Józefa najlepiej o taką osobę. Mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Niech święty Józef, do którego przyszliśmy, pomoże nam pokonać wszystkie przeciwności i trudności, jakie mamy w życiu małżeńskim i rodzinnym, a studentom, którzy zamierzają w większości założyć rodziny, radzę, by z tego źródła czerpali najczystszą naukę i najbardziej przekonującą wiarę. Niech również będą otwarci na to, co Bóg chce nam powiedzieć. I tą wiadomością kończymy dzisiejszy ekspres studencki. Na kolejne wydanie zapraszam jak zwykle w przyszły wtorek o stałej porze. Ponadto zachęcam do nastawienia swoich radioodbiorników na falę Radia Maryja, bo właśnie tam, we wtorek o godzinie 16:00 audycja radiowego ekspresu studenckiego, na który serdecznie zapraszam. Za uwagę dziękuję, Eryk Milarski, życzę miłego popołudnia i do zobaczenia.